Cześć Majka, nie jestem Lukas, witam Was w pierwszym odcinku z quizów, czyli jak sama nazwa wskazuje, będziemy sobie rozwiązywać quizy. Ogólnie w tej serii chodzi o to, że rozwiązujemy sobie quizy na temat pewnej osoby i dzięki temu możemy sprawdzić, jak daną osobę znamy. Tak więc ja na sam początek spróbuję zobaczyć, czy jest w ogóle quiz o T-Volcie. Dlaczego T-Volt? Dlatego, że tego youtubera dosyć często widziałem na różnych eventach, więc trochę też o nim wiem. Też trochę kiedyś się o nim interesowałem. Tak więc zobaczmy, czy jest T-Volt. Szukaj quizów o T-Volcie. To tak, nawet są dwa, wam powiem. Nawet są dwa quizy. Weźmy sobie, nie wiem, czy ten, czy ten. Dobra, zobaczmy ten quiz ogólnie. Ogólnie możemy zacząć, tak? Quiz powstał rok temu, więc musimy sobie wziąć pod uwagę, że ewentualne dane też powinny być sprzed roku. Myślę, że tak chyba ktoś to napisał. Dobra, jak nazywa się dziewczyna Tivura? Aga, Magda czy Zosia? Ją akurat znam, kiedyś rozmawiałem. Oczywiście Zosię pozdrawiam, jeśli ogląda, to oczywiście jeszcze raz Zosię pozdrawiamy. Czy dziewczyna T-Volta ma swój kanał? No jasne, że ma. Kanał nazywa się Zosia MS. Kiedy zaczęła się właściwa działalność T-Vura? Z tego co wiem, to było to przez wakacje, więc maj odpada, ale czy był to lipiec czy sierpień? Ciężko stwierdzić, wam powiem. Wiemy ogólnie, że wtedy T-Volt nagrał jakiś taki filmik, poszedł się gdzieś przejechać, jak wrócił to wow. Po prostu mówił, że było mega wyświetleń i ogólnie dużo komentarzy. Dobra, strzelamy. Może lipiec, może sierpień. Zróbmy, że sierpień. No i chyba się udało. Jak nazywają się widzowie T-Volta? Jebacze, nie mają swojej nazwy. Mocarze. Nie, to oczywiście są jebacze T-Volta. Okej, dobra. Lecimy dalej. Ile kanałów ma T-Volt? Nie ma tylko jeden, cztery lub 3. Ogólnie to pierwszy był T-Volt, potem był T-Volt 2. Teraz chyba jest T-Volt Games, tak? Czyli ogólnie są 3 kanały, tak mi się wydaje. No nie wiem, zobaczymy na koniec, czy będzie jakieś podsumowanie, czy nie. Nie wiem ogólnie, jak to działa jeszcze. Ile kotów ma T-Volt? T-Volt miał chyba 2 koty, tak? Czy jeden był Zosi, a jeden był T-Volta, bo teraz nie wiem. Wiem, że zawsze na odcinkach były 2 koty. Ale czy obydwa były T-Volta? Czy może obydwa były Zosi? Załóżmy, że ma 2. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Co było powodem założenia drugiego kanału? Pomyłka w partnerstwie. T-Vur nie ma dwóch kanałów. Zbyt duża ilość filmów. Tam ogólnie wtedy chodziło, ja pamiętam tą sytuację, że T-Volt po prostu się pomylił właśnie przy wyborze partnerstwa. Chciał inne partnerstwo, jeżeli wyszedł, znaczy ogólnie był chyba wtedy w YouTubie, czyli w takim normalnym AdSense'ie, jeśli później jak wyszedł z tego AdSense'a, to mu zablokowali możliwość przejścia do innego partnerstwa, dlatego też założył po prostu drugi kanał. Tak to chyba mniej więcej wtedy wyglądało, o ile dobrze pamiętam oczywiście. Kiedy T-Volt zaczął chodzić ze swoją dziewczyną? O Jezus, to tutaj będzie trudny orzech do zgryzienia. 22 luty, 22 luty, 13 czerwiec. Nie wiem kiedy. Mamy 2016 rok. 2 lata byli ze sobą, chyba więcej nie chodzą, tak mi się wydaje. Załóżmy, że to, bo naprawdę tego nie wiem. To takie trochę dosyć trudne pytanie było. Kiedy został założony trzeci kanał T-Volta? To było 2013, to pamiętam wtedy, tak mi się właśnie wydaje. Nie, T-Volt ma trzeci kanał na pewno. Załóżmy, że tak. Dobra, kiedy T-Volt założył czwarty kanał? Na czwartego kanału T-Volt na pewno nie ma, to jestem na 100% pewien. Gdzie mieszka T-Volt? T-Volt mieszka w Krakowie. Tam też studiuje, tam studiował, przepraszam, bo już nie studiuje. Tam ogólnie mieszka razem z Ziemniakiem, Zosią i jeszcze chyba paroma osobami. Dobra, to mamy to pytanie za sobą. Lecimy dalej. Ile T-Volt ma lat? O Jezus, ile T-Volt ma lat? Nie wiem, czy byście brali pod uwagę rok kalendarzowy, czy po prostu datę urodzin. Ale wydaje mi się, że
23. Czy 2? Nie, 23 chyba ma. Kiedy Tywold poznał Hantę? Na Pyrkonie w gimnazjum, w liceum. Oni się poznali w liceum. Ogólnie kiedyś też Tywold właśnie opowiadał na jednym chyba ze swoich filmów, czy ze swoich lejów, teraz nie pamiętam, właśnie jak poznali się z Hantą. I mówił wtedy właśnie, że poznali się w liceum. Dobra. Jak Tywold nazywa się w GTA 5? Tywold Games, Grzmot.pl i Tywold Games. Grzmot, pamiętam to, tak, to był Grzmot.pl, oki. Z kim najczęściej Tywold grywa? Z Typkiem, z Huntą czy z Kupsonem? Powiem tak, z Typkiem na pewno nie, bo wiem, że z Typkiem kiedyś Zosia nagrywała jakąś serię. Zostaje nam Hanta i Kupson. Ogólnie kiedyś chyba więcej odcinków nagrywali z Kupsonem niż z Huntą. Później się to przeniosło na właśnie odcinki z Huntą. Bodajże Borderlandów nagrywali razem, tak mi się właśnie wydaje. Ale z Kupsonem też były jakieś odcinki. No dobra, powiedzmy, że to było nagrywane rok temu, to weźmy pod uwagę, że wtedy częściej nagrywał z Kupsonem niż z Huntą. Tak mi się wydaje. Jaka była pierwsza seria Tywolta? GTA 5, Skyrim czy Diablo? Ogólnie, a GTA 4, przepraszam, Skyrim czy Diablo? Diablo wyszło dosyć dawno, szybciej niż, w sensie później niż te pozostałe gry, o tak, w ten sposób. Więc albo to, albo to, ale wydaje mi się, że chyba Skyrim, że Skyrim był taką pierwszą serią właśnie, która powstała na kanale. Chociaż wydaje mi się, że była chyba jeszcze jakaś inna seria, bo tam coś na początku jakieś... Chyba, że to były tylko takie krótkie gameplaye, jest tylko nagrywane, a nie let's playe. Dobra, weźmy Skyrima. Skąd pochodzi dziewczyna Tywold? Jak już wspominałem, Zosia pochodzi... Aha, nie, Zosia mieszka w Krakowie, ale pochodzi dokładnie. Dokładnie, taka podpucha tutaj, a widzicie, ale ja tutaj czujny jestem. Zosia pochodzi z Nowego Sącza. Z Nowego Sącza. Nowy Sącz. Sącz nowy. Z kim nagrywał serię Dead Space 3? Z kim nagrywał Tywold serię Dead Space 3? Szczerze to nie wiem. Dead Space to znowu nie taka stara gra, więc może powiedzmy, że z Huntą. Ragnarok. Tego w ogóle nie znam. Nie mam nawet pojęcia, kto to jest. Nie znam po prostu tego człowieka. Powiedzmy, że z Huntą. A, że źle, że z Rangarogiem. Kompletnie tego faceta nie kojarzę, nie wiem, kto to jest. Jak na imię ma Tywold? No, Tywold ma na imię Marcin Dębek, Bartłomiej Ratoń czy Maciek Kosek. Bartłomiej Ratoń, rzecz jasna, to jest Bartek Tywold. Kiedy urodził się Tywold? 4 lipca, 7 listopada, bądź też 14 lutego, 4 lipca, 1993. No i mamy 19 na 20 odpowiedzi w podsumowaniu, czyli jesteśmy takim lojalnym jebaczym, jak tutaj napisali. Chyba spoko, wydaje mi się, że nie jest najgorzej. To mnie tutaj tak trochę, kurde, ciekawi. Hanta czy Ran... Ran... Rag... Boże, Ragnarok. Zobaczmy, kto to w ogóle jest. Ragnarok. Czy jest coś takiego w ogóle na polskim YouTubie? Hello. YouTube. Proszę się włączyć. O Jezus, dałem YouTube.com, dobra. Ragnarok. Ragnarok online, Ragnarok.pl. Jest taki ziomek. Ale kompletnie go po prostu nie kojarzę. Nawet ma dosyć dużo wyświetleń, jak widzicie. A tak jak mówiłem, ziomka po prostu nie kojarzę. Okej, okay, dobra. Kogo my tu jeszcze znamy z takich sławnych youtuberów, o którym mógłbym coś po prostu wiedzieć? A zobaczmy, czy jest Nitro Zyniak. Tak czy nie? No jest, Nitro Zyniak. Okej. Okay. Jak na imię i nazwisko ma Nitro Zyniak? To jest... Sergiusz Pagórski, Sergiusz Górski, Sergio Ramos. O, chciałby się nazywać Sergio Ramos. Nie, to nie to. Nitro ogólnie to jest Sergiusz Górski, tak mi się wydaje. Jestem tego pewny.
jak wabi i jakiej rasy jest. No i patrz, spałkował mnie teraz akurat. User joined your channel. Jak wabi się i. Czekajcie. Dobra. Jak wabi się, jakiej rasy jest jego kot? Kot to jest Nelik ogólnie. Nelik, Nelik Sejamski, Nelikoster Perski, Nela Sphinx. Nie, to będzie Nelik Sejamski na 100%. Ile nitro ma lat? No to zależy. Znowu jak patrzeć. Czekajcie, bo nie spatrzyłem, kiedy oni to nagrywali. Nagrywali to 3 miesiące temu. Mamy. Mamy co? Mamy sierpień, nie? Mamy sierpień, czyli byłoby 20, tak? Bo jeżeli ma urodziny w czerwcu, to powinno być User 20. joined your channel. Powinno być 20, czekajcie. 20 powinno być. Disconnected. 20, dobra. Ożeż chuj, 21? No chyba, że patrząc rocznikowo, to tak, no to można powiedzieć, że 21, ale patrząc nierocznikowo, to powinien mieć 20, tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba, że komuś coś się po prostu pomyliło. Czy tak, należy do pompa teamu? Tak, nie, kiedyś tak, ale teraz już nie. Jasne, że należy. Cały czas należy do pompa teamu. Myślę, że będzie należał do końca życia. O, to jest dobre pytanie. W kim podkochiwał się Nitro? Skąd oni w ogóle wyczaszli to zdjęcie? Nitro, gdzie ty takie zdjęcie w ogóle wrzuciłeś? Ja cię kręcę. Kiedy to było robione? Jak miałeś 15 lat? 16? 17? O Jezus, w Zuzannie Borudzkiej. Nie znam. Seks w masterce, być może i w nymfie, to już tak chyba najbardziej. Powiem, że nie wiem, ale tak ogólnie biorąc pod uwagę, że Nitro dosyć mocno przyjaźni się z Isamu. Isamu ma dosyć fajną dziewczynę, bo chyba żona jeszcze nie. To wydaje mi się, że w nymfie. Chyba dobrze. Gdzie mieszka Nitro? W Anglii, w Polsce, w Hiszpanii. To wtedy chyba mieszkał jeszcze w Hiszpanii. Ogólnie mieszka w Polsce. Jakie wymagania trzeba spełniać, że co, aby nazywać go Nitruś? Trzeba być w tym samym wieku, co on i być dziewczyną? Trzeba być młodszym od niego i być dziewczyną? Nie ma takich wymagań. No nie, to jest po prostu bezsensowne jakieś to pytanie, nie wiem, kto to wymyślał. Ale dobra, przejdźmy do kolejnego. Jakie bluzki sprzedaje? Poprawne są dwie odpowiedzi. Takie chyba nie, ale takie na pewno. Dobra. Mamy 6 na 8, czyli nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. I ogólnie to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się oczywiście podobał, to zostawcie łapkę w górę, to motywuje mnie do dalszego działania. I napiszcie w komentarzu, kogo chcielibyście, abym, albo inaczej, o kim chcielibyście, żebym rozwiązał quiz w następnym odcinku. Napiszcie w komentarzu, ja zbiorę to w postaci jakiejś takiej ankiety, porównam, ile było głosów i na kogo najczęściej głosowaliście, i wtedy właśnie nagram drugi odcinek z samych quizów. Tak więc ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie, hejos!